Teraz temat materiałów drewnopochodnych, gdzie ja powiem coś tam na początku, a potem już... Materiały drewnopochodne, czyli począwszy od sklejki, tak? Bo chyba tego najwięcej się stosuje. Odsyłamy, tam znowu również było tych filmów mnóstwo o sklejce, bo jest to tak szeroka gama produktów i zastosowanie jest do tak wszystkiego. Praktycznie wszędzie, nie? No. Bo odpowiednio oklejona może być nawet spokojnie meblem. No, sklejka oczywiście to nieparzysta ilość fornirów sklejona prostopadle względem fornir czy arkusz względem arkusza sklejone prostopadle odpowiednimi klejami, które raz są wodoodporne, dwa też nawet ognio, nie, przepraszam, to nie kleje, tylko wtedy wkłada się płytę. Przepraszam, ale są wodoodporne, czyli mamy sklejki i suchotrwałe i wodoodporne, ale wodoodporność sklejek to właśnie klej, to nie drewno. Drewno jest drewnem. No, można je oczywiście zabezpieczyć, moczone są też te sklejki, żeby podnieść ich wodoodporność, ale, no, ale to jest cały czas tylko drewno. Przez sklejanie tych fornirów w taki sposób sklejka staje się jednym z najbardziej stabilnych materiałów do pracy. Różnorodność dostępnych sklejek w tym momencie przechodzi wszelkie oczekiwania, bo z roku na rok pojawia się tego coraz więcej, począwszy od zwykłej sosnowej sklejki znanej każdemu, która wewnątrz te środkowe warstwy mogą być z sosny albo z innych gatunków, typu olcha, brzoza, przepraszam, już teraz nie pamiętam co tam, ale na pewno olcha i na pewno brzoza. A na zewnątrz oczywiście fornir może być ta obłoga z innych gatunków, począwszy od właśnie sosnowych przez egzotyki. Mam tutaj sklejkę giętą, taką strukturyzowaną, to jest tak zwana sklejka szalunkowa, bardzo głęboko, a ja tu sobie pokazuję tam, a tu muszę. Tak. Głęboko, bardzo strukturyzowana, mamy sklejkę frezowaną, która imituje błazerię do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Wtedy możemy kupić te płyty zafrezowane i łącząc duże arkusze, co jest też dużym plusem przy sklejce, bo możemy duże formaty po prostu kupować tej płyty. Możemy to łączyć i wtedy nie widać. My mamy właśnie tą sklejkę elewacyjną, błazeryjną. Tą sklejkę drugim. Również znacie. W wielu samochodach paki są właśnie wykonane z tej sklejki antypoślizgowej. Mnóstwo warstw, ona jest niesamowicie ciężka, ale też niesamowicie wytrzymała. My mamy podłogi z tego wykonane. Genialny materiał. O sklejkach... Przy niewielkiej grubości ona już ma dużą wytrzymałość, czyli tak jak mówię, te minimum trzy warstwy muszą się pojawić w każdej sklejce, od tego się zaczyna. I przy stosunkowo cienkich trzech warstwach, bo tu mamy chyba nawet nie milimetrownie, od milimetra się zaczynają, już ta wytrzymałość tej sklejki jest dosyć duża. Ona może być klejona, tak jak powiedziałam, prostopadle względem siebie, ale też na specjalne zamówienia może być klejona w inny sposób i wtedy zwiększa się jej odporność na zginanie w jakimś danym kierunku wymaganym przez klienta, który ją zamówił. Jest też świetna sklejka, której nie mogłam znaleźć, nie wiem w którym kartonie ona jest, ta cieniutka. Modelarska. Ta modelarska sklejka, która jest, nie pamiętam. Super cienka. Kurde, 0,7, ona ma w całości, z trzech warstw jest sklejona. Jest, no widać, to też w filmie było. To, że miała trzy warstwy było widać tylko dlatego, że wzięło się to pod światło. I bo tak tutaj na przekroju nie było tego widać. Więc zastosowanie sklejki jest szerokie. Szkutnictwo, właśnie elewacje domów, opakowania. No wszędzie tam, gdzie potrzebne nam jest duży format, albo bardzo duża wytrzymałość, albo odporność właśnie na przykład na wilgoć, wstawki aluminiowe, czy jakieś, jak się nazywają, nie ule, tylko
Można też w sklejkę wkładać, no pod powiec mi. A co, opakowania czy? Nie opakowania, no żeby sklejka była lekka, ale żeby była izolacja, wkładasz, dobra, nieważne. Ja bym tylko podpowiedział jeszcze, że mając taką sklejkę, powiedzmy tutaj tą sosnową, oklejenie obrzeża doklejkami sosnowymi, możecie to pofrezować i macie super stabilny materiał z wzmocnionymi, no i też jakby unikacie wtedy widoku tych sklejonych poszczególnych warstw obłogi i macie stabilną płytę sosnową. Tak, i tak naprawdę można już wszystkim tą sklejkę oklejać, bo w środku zostaje sosna, a na zewnątrz możemy sobie piękny dębowy fornir i... Tak, no jest to jednak lite drewno, więc wszelkie łączniki, które macie wykonać gdzieś tam później w środku, przykręcić, wkręcacie się w lite drewno, nie? Oczywiście ma 4 klasy jakości, czyli począwszy od takiej bez skazy w pierwszym gatunku z obydwu stron. Idziemy potem w głąb coraz tak. Dalej i pojawiają się sęki, wypełnienia tych sęków, pęknięcia i to wszystko jest po prostu klasowo później posegregowane, ale sklejka rzecz... Było dużo filmów o sklejce. No właśnie. Odsyłamy Was, bo tam jest bardzo szczegółowo to omówione. Co dalej? No jak już masz w ręce, to mów. Ten materiał również się pojawił u nas dość niedawno. Tutaj aż tak chyba nie będzie widać w tej kamerze, ale kolejny, można powiedzieć, że to jest sklejka, nie? No bo to jest sklejka. No, jest tylko... sklejka, tylko że w innej trochę konstrukcji. Bo... Tu mamy środek i dwie warstwy obłogi na zewnątrz, czyli... Lity środek sosnowy, oczywiście drewno bez wad powkładane i ściśnięte i sklejone. Następnie dwie zewnętrzne warstwy... Przepraszam, idąc od środka sosna, następne dwie warstwy to obłoga i dopiero fornir właściwy, tutaj mamy fornir dębowy, czyli cieniutka warstwa, która już dodaje ten ostatni wygląd tego materiału. Ale też ja doczytałam, że środek może być właśnie lity, tak jak my tutaj mamy, albo może być pustakowy. Czyli wtedy środek jest, powiedzmy, bardziej ażurowy. Czy jak... Tak, no chodzi o wagę tych płyt. Jeśli macie duże formatki, no to jeśli zależy Wam na, nie wiem, lżejszych drzwiach przesuwnych, otwieranych, no to wtedy warto tą ażurową płytę też zastosować. Z tego no, najlepsza rzecz, no to meble. No dla mnie stosowanie dużych formatek, tutaj macie lite drewno, znowu. Można później, przejdziemy do płyt biurowych. Ale jeśli ktoś chce mieć meble, powiedzmy, drewniane, ale w trochę tańsze niż drewno lite faktycznie, no to wtedy wybiera właśnie płytę stolarską. Również tutaj doklejki robicie, możecie to później pofrezować i genialny materiał. Ale ona też jest wykorzystywana w hutnictwie, w lotnictwie, w komunikacji, Także nie tylko w stolarstwie, tak stricte. Ale ja również polecam ten materiał, żeby się z nim zapoznać i żeby z nim popracować. Tutaj również wyjdą, nie wiem, jakby plusy czy minusy waszych sprzętów w warsztacie, bo trzeba pamiętać, że ten fornir cieniutki na zewnątrz trzeba dobrze przyciąć. Jeśli chcecie przykleić później obrzeża, to te wszystkie krawędzie przy dębinie na przykład było widać. Jeśli ciąłem na przykład na pilarce bez podcinacza, to macie cyk, 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 cyk powyszczerbiane i później jak przykleicie obrzeże, nie ma siły, będzie to widać. Więc tutaj praca wymaga jednak właśnie tych pił z podcinaczem, żeby to było wszystko super czyste. Ale fajny materiał. No na pewno fajniejszy i zdrowszy niż płyta biurowa. Dobra. Idźmy dalej. Co no, mamy? Płyta wiórowa. Płyta wiórowa. No to czyli płyta wiórowa, którą każdy zna zapewne. Z której ja tutaj... każdy miał meble kiedyś. Tak, ja tutaj wziąłem najbardziej standardową płytę wiórową, jaką udało mi się znaleźć. Z dwóch stron biały, czyli typowe właśnie wszystkie korpusy kuchenne. Chyba 16.
I generalnie może te wszystkie płyty z tymi wiórkami wzięliśmy w sumie środkową. Środkową, jeśli chodzi o długość czy grubość wiórków, z których ta płyta jest wykonana. Płyta wiórowa generalnie, jeśli ktoś nie wie, wióry... Cząstki drewna, bo to mogą być drewna, wióry, tak. Wióry, trociny, nawet gałązki zmielone. I kleje, to wszystko klejone i pod ciśnieniem sprasowane, sklejone, wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, prasowane to wszystko razem i mamy płytę. Później oklejana, malowana i mamy płytę. Tutaj no niestety z tymi płytami przy dużych formatach zaczynają się schody, ponieważ ta płyta lubi pracować, ma spore naprężenia w środku i to również nie jest takie proste. Również te strzela... O, tutaj no piękny, piękny przykład. Mam nadzieję, że to będzie widać. Z jednej strony cięte, nie mam pojęcia czym, ale czymś, co wyszczerbiło tą płytę po prostu dokumentnie, a z drugiej zrobione na podcinaczu i mamy czyste cięcie. Więc tutaj też w domu sobie raczej tego nie utniemy czysto. Ale jak mówię, wszystkie kuchnie, wszystkie korpusy mebli, których nie widzimy, robione są z takich materiałów. Minus oczywiście największy tej płyty, puchnięcie tego, czyli wszelkie miejsce. No jeśli wylejemy wodę tutaj na środek, oczywiście przez laminat nie przesiąknie. Czyli jeśli nie zabezpieczymy obrzeża w odpowiedni sposób, nie ma siły, nawet z otoczenia ta wilgoć będzie wchodziła w obrzeża, w te otwarte włókna, no i po prostu zacznie nam się coraz bardziej rozchodzić. I uwierzcie mi, płyta, która miała 15 czy 16 mm, za miesiąc będzie miała pół milimetra więcej, za dwa miesiące będzie miała milimetr więcej. Często mam taką sytuację, gdzie biorę płytę nową i płytę na przykład z warsztatu, albo rozetnę ją tutaj, w tym miejscu ma 15 mm, na krawędziach ma już 15,5. Złożenie tego później razem jest praktycznie niemożliwe. No ale zaletą jest to, że w wszystkich kierunkach ona jest mniej więcej jednolita, jeżeli chodzi o, tak, o odkształcanie. Zaletą jest też na pewno duży jej format, czyli przy produkcji szaf na przykład, no to wiadomo, że to jest jej zaleta. No i to, że można ją wszelkiego rodzaju laminatami sztucznymi... Cena, dostępność, formaty, ale można ją też kolorystyka, to jest oczywiście naturalną okleiną okleić i wtedy mamy... No właśnie, to tutaj mamy, nie? To jest macham, tak? No tutaj, a może nie czereśnia właśnie? Tu jak popatrzyłam, to tu jak mamy. No i tutaj mamy coś innego, troszeczkę większy format. Również płyta wiórowa tutaj jest trochę bardziej ona sprasowana. W oklejeniu naturalnej, bo jeśli ktoś chce mieć oczywiście meble, powiedzmy, nie wiem, dębowe, jesionowe, wcale nie musi brać płyty wiórowej z papierem, tylko można okleinę naturalną zamówić i wtedy to naprawdę fajnie wygląda. Ciężkie to jest jak nie wiem co. Stabilność wymiarowa jest niezła, przy czym to też osoby, które rozcinają płyty, wiedzą, jakie tam naprężenia właśnie są i co się dzieje z tą płytą. I co potrafi być w środku. O, to kolejna sprawa. Jak kamyczki, piaski i inne wszystkie rzeczy. Oczywiście to zależy od producenta. Tutaj nie chcę jakoś tam w to bardzo wnikać, ale można się czasami naciąć. Dziwić, jak iskry idą, no, nie? Spod piły. To były płyty takie, na, powiedzmy, wiórowe, stosowane najczęściej w domu, ale my mieliśmy też dużo płyty wiórowej takiej zielonej, tej wodoodpornej, powiedzmy. I faktycznie tam ta wodoodporność jest zdecydowanie zwiększona. Mieliśmy tam te płyty, nie wiem, w ziemi na przykład, jako elementy do fundamentów, nie? I faktycznie nic się z tamtym nie dzieje. Ale tam już po minimalnie prostu... napuchła, ale... Ale jest cały czas, nie? Ale sama chemia w tych klejach, które... No więc właśnie, tu trzeba nie powiedzieć, że nic. Mimo iż
My sami mamy, kurde, szafę tą w korytarzu, tą wysoką właśnie z płyty oklejoną, oklejonej jesionem, płyty wiórowej oklejonej jesionem. I mimo, że to jest naturalny fornir, no to w środku mamy płytę wiórową i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że są osoby, które są po prostu uczulone nawet na, tak, kleje, na kleje stosowane w tych płytach i tu nie ma się co oszukiwać, że ze zdrowotność, znaczy nie, że z naturą to niewiele ma wspólnego, znaczy niewiele, no źle mówię, bo to jest w całości zrobione z drewna mimo wszystko, ale te kleje robią tam no trochę krecią robotę, no. Dobra. MDF mamy. Właśnie, bo zaczęliśmy od tych właśnie wiórków środkowych, czyli... A tutaj mamy coś, co w przekroju z daleka w sumie tutaj, a nie tutaj, niczym się nie różni. Kiedy dotkniemy MDF od brzegów, to wygląda dla mnie zawsze jak... jaki materiał jest taki... jak zamsz. Nie? Tak. Świetnie się to obrabia. No bo to jest jak papier, nie? Wszelkie szlifowanie, nawet papierkiem ściernym, to idzie jak po maśle. Ostatnio pokazywaliśmy kuchnię na przykład u Agnieszki. Genialna sprawa na fronty, no tak są robione. Jest front wrzucany na centrum obróbcze. Frezy praktycznie się w ogóle nie niszczą, bo to jest jak struganie no, papieru prawie, że? Są frezowane, później są malowane i macie fronty chyba najtańsze, jakie są, nie? Te włókna drzewne, one tutaj są sprasowane, nasączone żywicą. To jest płyta, którą wilgoć zabija totalnie. No, jak tutaj wejdzie wilgoć, to już jest pozamiatane, to dopiero puchnie. Ale fajnie się nią maluje, aczkolwiek pod niektóre lakiery musimy dać podkład, grunt, bo na tej powierzchni ona wpija dużo mniej niż tutaj na bokach, tutaj jak gąbka preparaty wpija. Będzie temat również na domi drewno, ja już kiedyś to pokazywałem, z MDF-u robione są genialne głośniki. Ponieważ tutaj MDF, tutaj macie surowy, ale na to naklejanie jest fornir. Piękny jakiś orzech możecie nakleić i możecie zrobić doskonałe głośniki z płyty MDF. W sumie nawet nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ona musi mieć też jakieś dobre właściwości akustyczne, że dużo firm właśnie decyduje się na płytę MDF. Ale ona też... też jest różna, ma długości tych w środku Bo MDF włókien. Jeszcze tutaj musicie pamiętać o tym, że to jest najczęściej stosowany ta płyta, powiedzmy pilśniowa, kiedyś tak było tylko nazywane. MDF, czyli medium density fiberboard, ale jest jeszcze LDF i HDF. Więc to jest jakby środkowy format z tych płyt pilśniowych. Jeżeli chodzi o tą granulację, powiedzmy, tych włókien, tak? Tak, dokładnie tak. Ale też jakby o samą twardość tego, bo w tych płytach zawsze chodzi też o kompresję tego, czyli jak pod jakim ciśnieniem jest to prasowane. Więc MDF, widzieliście? Były meble, były takie meble robione. Takie regały, duży regał kwadratowy. Bo doskonale się to też maluje właśnie, nie? Właśnie chciałam powiedzieć, że świetnie wszelkiego rodzaju kryjącymi farbami, wtedy nie bawimy się w płytę wiórową, tylko właśnie MDF, który jest lżejszy i bardzo dobrze się go obrabia. Malujemy, zamalowujemy go na amen i świetny na... Tutaj chodzi też o krawędzie, bo rozcięcie płyty wiórowej odsłania te wiórki z boku. Tutaj tego nie ma. I teraz przeszlifowanie tego... Oczywiście tutaj ten preparat będzie wchłaniany strasznie. No więc mówię, wtedy warto zagruntować to, tak, żeby wchłaniany był równomiernie w każdej części. Druga odsłona MDF-u, czyli coś, co dużo częściej u nas widzieliście, to płyty HDF. Czyli ten High Density Fiberboard, High Density, czyli MDF w wersji twardej. Tutaj mamy
laminat i jednostronnie jest to, nie wiem czy to jest lakierowane, czy... W każdym razie najczęściej stosowany materiał na plecy, w szafkach. A może być dwustronny też, nie? Tak, może być dwustronny, no bo jeśli lubimy przegrody środkowe. Czyli plecy, spody szuflad. Tak jest. Czyli lepsze niż ta stara nasza pilśniówka. Tak. Bo jest sztywniejsze, bardziej stabilne. Ale tamte pilśniowe, nawet nie wiem, czy one były właśnie z jakimiś laminatami jeszcze. Były chyba później z laminatem. Mnie troszeczkę martwi, że faktycznie są odchudzane te elementy, które gdzieś tam trzymają, powiedzmy, konstrukcję szafy w pionie, bo to działa praktycznie jak zastrzały w korpusach. I tutaj mamy już najczęstszą stosowaną, czyli trójkę. Wcześniej była ósemka, później była piątka, a teraz jest trójka. Więc odchudzane i... I nawet z dostępnością tej piątki jest. Tak, jest już później problem, że słyszymy w hutowniach, że nie, że teraz to jest standardem, to jest stosowane. Jeżeli chodzi o małe formaty, to jeszcze okej, jak mamy tam właśnie spody małych szuflad, czy tyły jakichś tam niewielkich szafek, ale jak mamy taką szafę 2,5 na 2, no to... No to wyobraźcie sobie, jeśli ja tutaj sobie w rękach to wyginam. Tak, to tak 3 mm na takiej ma 25 cm. Jeszcze tył szafy to nie jest tak źle, no bo tam raczej ręką gdzieś tam nie wciskamy. Ale spody szuflad, jak masz szeroką szufladę, co jest no to... bardzo popularne ostatnio, to muszą być później pod spodem jakieś poprzeczki, no bo wrzucicie tam garnki czy buty, kilka par i będzie za chwilę to wszystko. Ale świetnie się tnie, chociaż tutaj znowu te krawędzie tego laminatu pryskają, więc jeśli chcecie czyste cięcie, no to trzeba podcinać. Ale tutaj podpowiem, równie dobrze można nakleić taśmę. I już macie czyste cięcie, bez podcinacza. Ja wzięłam to, tylko żeby była bliżej. Dobrze, ale dobrze. No tylko, że tutaj mamy... Prawdopodobnie, bo nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że to będzie... Nie, to będzie z HDF-u również, bo też jest to bardzo, bardzo twarde. 5 mm już będzie, nie? No, albo nawet więcej. Patrz, trafiłem, szóstka. No więc nie mamy tylko tego LDF-u, czyli miększej wersji, bardziej miękkiej wersji MDF-u. Ale generalnie wiecie, o co chodzi. Króciutkie włókna, ułożone też losowo są i tyle, nie? Dobrze, lećmy dalej. Czy to jest HPL? Tam masz... HPL czy OSB? No jak chcesz. HPL, proszę bardzo. HPL to jest kolejna wersja płyt czy materiałów drewnopochodnych. Tutaj mamy dziesiątki. One będą w kolejnej też realizacji. Generalnie do stosowania w środku, ale przez to, że ta wodoodporność tych płyt HPL jest lepsza niż OSB, to również tutaj... Lepsza niż OSB, czy lepsza niż wiórowy? Niż OSB. No i lepsza niż wiórowy, to też. My te płyty stosowaliśmy na przykład w okładaniu wnętrza, czyli na przykład OSB były stosowane na dachu, tam gdzie jest potrzebna większa wytrzymałość na obciążenia. A tutaj oczywiście poprzez to, że włókna są dużo krótsze, no to oczywiście jest jakby słabszym materiałem niż OSB, ale mocniejszym jeśli chodzi o... Jest to dużo, dużo bardziej gęsty materiał. Ja sobie tak mówię, ale przepraszam, mój błąd, to nie jest HPL, tylko MFP. Więc... No bo to wszędzie jest jakieś HPL, MD, właśnie, no tych skrótów jest dużo. MFP. Grzybobój, nie wchodzi w to grzyb również, więc to pewnie za zasługą spoiw, które tutaj są zastosowane. I przez to też, że te płyty są o dużej gęstości, czyli pod dużymi jakby ciśnieniami są
prasowane. Również doskonale nadaje się na frezowanie, wiercenie, czyli w tych wszystkich na przykład krawędziach, jeśli chcemy zrobić jakieś zakładki tych płyt, nawet w takich cienkich formatkach płyt jest to się w stanie zrobić. I tutaj to od razu poproszę ten OSB. I tutaj te wióry są... Właśnie chcę porównać, zobaczcie, jedno i drugie. Można, OSB chyba od 8 cm wióry. Można powiedzieć właśnie, że MFP jest miniaturką we wszystkich przekrojach płyty OSB. Tutaj OSB to jest skrót oriented, coś tam, nie? Z pewnością. Chodzi o to, że te włókna są wszystkie poziomo. Czyli włókna są położone poziomo, te części... W 80% są w jednym kierunku. Tak jest. Czyli dzięki temu ta płyta ma doskonałe parametry, jeśli chodzi o uginanie. Też zastosowanie klei wodoodpornych podwyższa jej wodoodporność. Jest, może być frezowana właśnie w przypadku, kiedy jest używana do pokrycia dachów i wtedy na zakładkę, nie na styk. Chociaż też gdzieś u nas chyba na ogrodzie zimowym stosowałeś przerwy, nie? Łącząc, nie łączyłeś ich na styk, tylko tak. Zostawiałeś. Producenci również podają, bo jeśli płyta jest robiona właśnie na zamiast deskowania na dachu, my żeśmy stosowali OSB, która była specjalna, jakby taka do dachów, były to półformatki, pofrezowane. I wtedy producent również podaje, jaka jest rozszerzalność takich formatek i te dystanse wtedy się jednak tam stosuje, nie? Żeby, jeśli ona zapracuje, to żeby Wam dach nie zrobił jakiejś... Czyli z jednej strony zaletą jest, jak przy większości tych płyt, jest jej wielkość, ale z drugiej strony jest to uciążliwe, ale już poszli właśnie producenci na sposób i tną to na połówki, nawet na ćwiartki chyba frezują, żeby po prostu sama praca z tą płytą była łatwiejsza. To jest bardzo popularny materiał, jeżeli chodzi o obijanie konstrukcji drewnianych. Pod tynki też się ta płyta nadaje, więc... A ostatnio wiecie co? Meble. Też? Dokładnie tak. Zobaczcie, ile stoisk targowych jest zrobionych z OSB. A, no tak. Pach, pach i gotowe. Przy takich nowoczesnych wnętrzach, gdzie macie surowy beton, surowe OSB. Oczywiście później to jest polakierowane. No bo tutaj kurz by siadał do tego na maksa, ale... No to musi być polakierowane grubą warstwą jakiegoś preparatu, bo różnice w wysokości czy w wykończeniu nie da się jej wyfrezować na gładź. To byś musiał zjechać, kurde, z milimetr albo dwa, bo tutaj już masz dziurę na 2 mm, więc gruba chyba jakaś gruba powłoka, która tak jak żywica zaleje to wszystko, to okej. Idźmy dalej w stronę płyt. Płyta kompaktowa HPL. Czyli to, co się pomyliłem wcześniej. HPL jest to płyta, która jest zbudowana, słuchajcie, z papieru. Wiele warstw papieru nasączonych żywicami fenolowymi i następnie ostatnią warstwą jest papier dekoracyjny nasączony żywicą melaminową. I to są najbardziej chyba takie trwałe materiały stosowane w stolarstwie. Nie? Tak. Odporne na wilgoć. Odporne na wilność, na wilgoć, na chemię, na uderzenia, na ścieranie. Na UV. Dlatego to są materiały, które najczęściej chyba można spotkać w środkach transportu, w jakichś obiektach użyteczności publicznej, czyli tam, gdzie jest duży ruch, dużo się z tym materiałem może wydarzyć, to wtedy właśnie są ładowane HPL-e. Jako te a ty najbardziej. Tam w tym wzorniku masz nie czasami? Nie, tutaj mamy jeszcze. Dobra, bo myślałam, że masz właśnie te laminaty. Ale HPL właśnie przez to, że ta ostatnia warstwa może być papierem, który możecie zadrukować jak chcecie, czyli nadajecie kolor czy też jakieś wzorki i następnie ta warstwa tej żywicy melaminowej, ona znowu daje się formować. To tutaj one będą właśnie, bo również na blaty kuchenne jest to niezły materiał. Nie wiem, czy będzie widać, jak różnorodne to mogą być materiały.
No bo druk jedno pod spodem, a kolejna warstwa tej żywicy, jej formowanie od kamieni, poprzez drewno, poprzez metal, zerdzewiały metal i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie drewno, to macie różne gatunki drewna, włącznie ze strukturą tego, bo może być drewno w połysku, drewno w macie, drewno strukturyzowane, pełne szaleństwo. No jest tego dużo. Jest tego dużo. Ale my tego nie mamy jeszcze. Jeśli będziemy robić jakieś właśnie witryny duże, to wtedy może pokusimy się również o kapelę.